Minecraft, ale to Poł! W nawiedzonym szpitalu grasuje Poł, który chce nas zjeść. Naszym zadaniem jest uciec ze szpitala szybko, chodźcie! A to nie będzie proste. Subuj kanał, jak nie chcesz być zjedzony przez Poł. A jedna łapka to jeden dzień wakacji więcej. Ale się jaram, słuchajcie, ekipa, że znowu jedziemy na biwak, jak co roku z naszą ekipą. Idziemy na biwak, pod namioty, kiełbaski, ognisko, wszystko pięknie. Wzięliśmy dużo plecaków, dużo jedzenia, dużo prowiantu i idziemy nad jeziorko. Tak, rozpalanie ogniska, spędzanie razem czasu, rozmawianie o wszystkim i o niczym. To jest chleb, jesteś geniuszem, że ty to wymyśliłeś. Dzięki. Prawda, jestem geniuszem. Ej, powiesz, tam jest takie miejsce. Będziemy obok, zrobię taką jaskinię Batmana i tam będziemy pianki. Stary, pianki, ja obok ciebie wybuduję. Co? Pianki czy kiełbaski masz? Oczywiście, że pianki i kiełbaski. No. A wy, jeżeli chcecie, żeby wakacje się przedłużyły, to słuchajcie, jedna łapka to jest jeden dzień wakacji więcej, więc ekipa, musimy ich zachęcić. No zostawcie tu łapkę. Jeżeli chcecie, no, żeby... Dam ci oponę, jak zostawicie. A ja piankę. Oponę wam dam. Rozdam takie fajne czapeczki. W górę, to będziecie chodzić szybciej niż ja. Tak. Więc zostaw teraz łapkę w górę, czekamy 3 sekundy, to jeden dzień wakacji więcej. 3, 2, 1, a jedna subskrypcja to słuchajcie, 3 dni wakacji więcej. Wakacji przez cały rok, więc słuchajcie, teraz też napiszcie komentarz, gdzie jesteście, co robicie właśnie teraz w te wakacje, to przypniemy wam serducho. A tam słuchajcie, jest Martyna, która ciągle gra w tego Połu. Non stop gra w Połu. Odłóż ten telefon, no proszę! Odłóż! Zrobiłam! Ale głupi! Co ty, pokaż jak to ten, co ty mu zrobiłaś? Czemu twój Poł jest brudny? To nie o to w tym chodzi! Oj tam! A ty masz o niego dbać, a nie się... Tak! Każdy mój widz wie, jak opiekować się Poł. Na przykład chleb. Co, jedną rzecz mi wymień, co trzeba zrobić, żeby dbać o Poł? Karmić go. Julsi! Patrz, to jest Poł. I musisz dać mu kalosze. Tak, Badzia. Kłaść go do spanka. O, Wixty. Leczyć jak jest chory. Właśnie, i go na przykład myć. A co robi Martyna? No co? Ja lubię takie brudasy, takie brzydale, takie... Po prostu ja czekam, aż on się przekręci, wiesz? Ej no! Nie możesz tak robić, Martyna. Oj tam, oj trzeba dbać. Dobra, słuchajcie, no to może już rozbijajmy ten na... Bufer, no, chodź na chwilę, chodź. Sprawa jest. No, sprawa, bardzo. No, ja wam zapłacę, spokojnie, za te wszystkie odcinki. Aha, no dobra, to też. No to też. Umyj. Dobra, bo jest taka sprawa. No, Martyna ciągle siedzi w tym telefonie. No i to jest twoja dziewczyna. Mi szpada go, bo ja też mam takiego Stefana. Ale on jest czysty przynajmniej. No dobra, ale co ja mam powiedzieć, żeby nie siedziała w telefonie? No przecież to jest jej. Nie no, ja ci powiem, zabierz tak jej. No jesteśmy na wakacjach, stary. I ona powinna spędzać czas z nami, a nie w telefonie ciągle siedzieć. No i wiesz, możesz jej zabrać. Nie wolno tak robić. Patrz, ona stoi teraz. Jak podejdzie do brzegu, mówisz: ej, Martyna, biegniesz do wody i telefon robi kaput, powoda i sprawy łączność. O, tak. To co ona zrobi z moim iPhone 70 Pro Max XD SkiBD? Ona wtedy go rzuci do tego, rzuci mi go do wody. Nie. Dobra, rozbijamy obóz. Trzymam. Rozbijamy obóz. Końcu. Ja, słuchajcie, mam tutaj tak, namiocik mój. Chleb, ja chcę być obok ciebie. O, okay. Tutaj będę ja spał. Ta, brzydki, a ty widziałaś ten swój namiot? Tak. O, ja tutaj. Mam taki ładny. Ja chcę. Tu. O, tutaj będę miał w tym miejscu to. Ja chcę tu. O, tutaj drewno postawimy. O, a to ja też się postawię, bo ja wzięłam ze sobą mój namiot. I pyk. Moja strefa, słuchajcie, jest gotowa. Mam tak, namiot, tutaj śpiwór, komputerek, telewizję, tutaj siedzonko, lampę, lodówki, gitary, tutaj będę spał, tutaj wybudowałem sobie skocznię, perkusja, no i słuchajcie, posadziłem czerwone kwiatki. A jak u was, ekipa, skończyliście już? Tak! Ja ci kręcę, ale u was to wygląda. No to tutaj mam moje bogactwo, co wyławiłem tą piękną łódką. Okej. O, tarcza Kapitana Ameryki. I tutaj mam rakietę. Jakby ale chciał polecieć w kosmos. No to tak, ogólnie, jeżeli nas coś zje, to skończymy jak ten tutaj pan.
Mam pianino, żeby wam grać w nocy. Mam tutaj martwą, co prawda, ale mam tutaj... jedzonko no, na później. Tak. Kurczaka, Bogusława. Tak. Okej. Okay. Mam bałwana, mam jeszcze kotwicę, żeby nie odlecieć. Jacuzzi, mam... skąd wy to wzięliście? Przystanek autobusowy! Yushi! O! Tak. O kurde! Jesteś zapisany? Nie. No to dobrze, to chodź. Po co ci dynamit? A myślisz, że ja zgaszę lotnisko? No nie dynamitem, to co ty? Łazienka, dobra. Jest okej, tak skromnie. O, jak no? Martyna ma fajnie, tak wszystko w jednym kolorze, jak szybko przybiegła. No co tam, siemanko, witam w mojej kuchni. Jak to witam w mojej kuchni? Czemu no ty to taki mem, no weź. Czemu ty... tego połu. Nie obrażaj, weź w ogóle, przestań. No, czemu twój poł cały czas jest brudny? No bo on się nie umył, tak? No on musi trochę, wiesz, odpowiedzialności za siebie wziąć. Ale fajny namiot masz. No, tutaj mam telewizorek. Co to jest? No i właśnie, chodź, tutaj mamy tak. No mi przynieśli, co nie? Zamówiłam sobie. Patrz, tutaj mam taką moją wielką łódź, a tutaj mam taką. Aha, no to fajnie. Halo? To była moja łódź. Ej, Oczek do mnie dzwoni. Halo, Oczek? Patrzcie w górę. Gdzie w górę? Co? Uuu! Oczek! Co tam się dzieje? Siema! Cześć, Oczek! Ja się spóźniłem, ale jest... Też tak chcę! Dzień dobry, Oczek! Witam! Siema! Oczek! Oczek musi mi coś powiedzieć. Martyna ciągle gra w poł. W poł? Kto jeszcze gra w poł? Tak, ciągle gra w poł i co najgorsze... No, boomer taki. Nie ona, umie grać. Ona nie umie grać w poł, ona cały czas go... no nie bij go. Cały to czas duch jest. Go nie karmi, nie myje go, strasznie źle go traktuje. Myślę, że jakiegoś pecha będziemy mieli przez to. No możliwe, no. Ja słyszałem, że jak się gra w poł o trzeciej w nocy, to coś dziwnego nawiedza o trzeciej w nocy. Coś dziwnego przychodzi. Dobra, o trzeciej w nocy wszyscy mamy iść spać, tak? Tak, najlepiej będzie, tak. Już ekipa, trzecia w nocy wszyscy śpimy, tak? A o 3:30 krapiemy. A która jest teraz w nocy? Słucham? A która jest teraz? Teraz jest 23:00. O, ale już śpię z tobą. Dobra, idziemy, słuchajcie, zrobić sobie ognisko i idziemy spać. Wszyscy, słuchajcie, widzowie, już jesteśmy senni, zaraz będziemy iść spać. Ja będę spał na kanapie, bo Patryk tam mi zarąbał. O, Martyna sobie tutaj siedzi. O, Wix już śpi, Badzia też już śpi. Yushi też śpi, Chleb też już śpi. Ale fajnie było dzisiaj, Martyna, co nie? No, powiem ci, że takich akcji z tym po to ja jeszcze nie miałam. Takim jest brudasem u mnie. Słuchaj, strasznym brudasem. Powinnaś to zmienić. No ale po co, Boże, co się przecież może stać? Ja cię kręcę. To tylko gra. No, szczególnie słyszałeś, że o 3:00 w nocy nie można grać w poł i ogólnie w inne gry, bo nawiedzi nas. Co ty gadasz, jakieś głupoty. Powinnaś się nim dobrze zajmować, bo to przyniesie nam nieszczęście. Kurde, siku mi się chce, popilnujesz mi pianek? Ale tak, popilnuję. Okej, dobra. Z telefonem idziesz? No tak, przecież muszę go przypilnować, żeby troszkę jeszcze bardziej się obkupkał. No, którędy tu przejść? Ja cię kręcę. O, tędy sobie pójdę, o, dobra. Tylko dobra. Wróć szybko. Aha. Po co poszła z tym telefonem, to ja nie wiem, bo nie mogę go zostawić na chwilę. Co się dzieje? Ej, słyszałeś to? O, się tak drze. Słyszeliście to darcie się? Strasznie, nie można było słyszeć. Yushi, to pewnie Yushi. Yushi! Czemu tak się drzesz? Brrr, kocham brdoga, co? 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 To faktycznie zły sen, mogła się drzeć. What a sigma? Co tu się dzieje? Okropny. Słyszałam w swoim się jakieś krzyki. Może to ty słyszycie? Ja może je wezmę, proszę. A jakie krzyki? Ktoś wywołał pomocy w moim śnie, może te duchy, wiesz... Martyna, ciała, słyszałeś to? Martyna? A może na łodzi jest? Ej, jest problem. Martyna? Może gdzieś nie poszła, nie jest wiem, problem, może... bo ona poszła siku, słuchajcie, o tam, w tamtą stronę. Dosłownie jakiś
nie wiem jaki czas temu, ale położyłem się spać i powiedziałem jej, żeby wróciła i... Nie poszedłeś z nią? No ona powiedziała, że zaraz wróci, żeby się nie martwił i tak dalej, no wiecie, no to... No... Puściłeś ją samą do lasu? W środku nocy? No ale skąd miał przecież wiedzieć? Ona ciągle gra w topą i nas nie słucha, tego ziemniaka. Nie, mówimy jej, wyłącz to, ona, nie, nie, nie. No i co? No i... polazła i nie wróciła, pewnie... Spokojnie, spokojnie, pamiętaj, że to moja dziewczyna, okej? No i co, że twoja dziewczyna... Bardziej ją powinnaś pilnować. No właśnie. Bierzcie pochodnie i idziemy ją szukać. Nie mam mowy, ja na jutro mam umówione kolonoskopię, no. Poczuję. Kolonoskopię? Kolana będą ci kopać? Dobra, bierzcie pochodnie i idziemy ją szukać. Dobra, okej, ja mam pochodnie. No. Nie, ja nie idę, ja jestem nie gotowa. Idę. No. Nie chcę, ja się boję, nie chcę, proszę. Oczek, możesz nie iść, ale masz pilnować naszego obozowiska, tak? Sam mam to robić? Tak, sam. Skuterem. No pilnuj, żeby Bogusława mi tu jest. Bogusława ci może pomóc. Pomóż mi, proszę. Bogusława urodziła dziecko. Idziemy szybko, bo im szybciej Dobra. Pójdziemy, tym szybciej znajdziemy Martynę. Chodźcie, nie ma czasu. Go, go, go. Kogo mogę zastrzelić? Szybko, szybko, szybko. No, ja też. Dawaj. Nikogo nie będziemy zastrzeliwać. Martyna! Martynka! Martyna! 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 Oj, zadzwonię do niej! Zadzwonię. iPhone 70 Pro Max XDS KBD, odbierz. Proszę. Proszę, odbierz. Serio masz ją tak zapisaną? Nie, chodzi o mój telefon. Nie odbiera, nie ma tego. Weź jeszcze raz zadzwoń. Może będzie słyszał sygnał. Ej, a widzicie tam jakieś światło? Może tam poszła siku, ale trzeba przypłynąć. Dobra, płyniemy, go. No nie, bo mi się kamera zepsuje. Ale ja mam zimne! Chodźcie! Zimno mi! Nie, bo będę chora! Ja nie idę, bo mi się kamera zepsuje. Słuchajcie, to jest nasza przyjaciółka i moja dziewczyna, nie możemy tak ten... To musimy mi ją do znaleźć. Oczka, jak marudzisz. No dobra. Na żywca! Dobra, Lufer, odkupisz mi tą kamerę, jak mi się zamoczy. To płyń dobrze, tam a nie. Tam coś jest, ja widzę coś tam. Patrzcie, rzeczywiście, tutaj coś jest. Co to? Czemu to się świeci, ale? Co to jest za miejsce? Czemu jest droga? Wow. Ej, czekajcie. Nie zostawiajcie mnie samego. Ej, bo tu jest dziura. To nie jest droga, to jest parking. To jest jakiś opuszczony budynek wielki. Ej, to jest szpital. Ale duży. Dawaj, czemu robimy to tak urbex. Wszystko leży na tej ziemi? Nie urbex, musimy znaleźć Martynę. Ale no to robimy urbex i znajdujemy Martynę. Żaden urbex, a może one poszły tu siusiu, może toalety chciała. No ale po to wziął kamerkę, żeby zrobić urbex. Dawaj. Czekajcie, a nie to będzie. To jest chyba SOR, to wygląda jak SOR, tutaj wjeżdżają chyba karetki. Tak! Tak. O, jaka dziura. O, karetka, mogę nie się przyjechać? Ale chyba już nie działa. Myślisz, że działa? O, tutaj jest karetka bez kół. Wow. A chciałam odjechać. Sorry. Ej, to masz koło, jeden ma koło. Jeszcze trzy. Co to było? Słyszeliście to? Nie, ogłuchłam. Dźwięki telefonu? Nie. Zadzwoń. Zadzwoń może. No jak to nie słyszycie, to jest głośne. Zadzwoń do Marka. Ja nic nie słyszę. Słyszycie coś? On ma jakieś omamy? Ja wiem, co Lufred słyszy. Patrzcie. O, zobacz. To stąd telefon. Te dźwięki. No. Kurde. Zakopali ją pod ziemią? Gdzie jest Martyna? Telefon? Jezus! Się przestraszyłem tego. Mam nadzieję, że tak nie skończyła. No, ja też mam taką nadzieję. Co to jest? Boże! Szczur! Co to jest? Ej, czekajcie, to wygląda jak połu. Nie, strzelaj! Ale brudne. Ej, ale on się chyba boi nas. Uważajcie. My też się boimy. On jest smutny i brudny. Dostałem zadanie. Umyj połu i obroń go przed złym połu. Co? Złym? Złym? Czy jakiś? Złym? O Boże. Nie, poczekajcie. Połu. Hej. Jaki on jest smutny, tak sobie słodko. Weźcie telefon. Wiesz może, gdzie jest Martyna? Martyna. Wiesz, gdzie jest Martyna, tak? Zaprowadzisz nas do niej? Nie, chwila, dostałem zadanie. Może najpierw umyjmy go i wtedy może nam pomoże, okej? Okay? O, dobra, on chce.
On był źle traktowany, on wyszedł z telefonu Martyny, więc słuchajcie, jeżeli się nim zaopiekujemy... No to znajdziemy Martynę. No nie taka woda, nie tutaj. Normalnie. No to co, wody do jeziora? W sumie możemy go umyć tutaj w szpitalu, bo chyba były tutaj prysznice. No tylko, że mogą być zepsute, no ale to jest dobry pomysł. Poszukajmy na jakichś piętrach prysznicę albo wanny i go umyjmy, tak? No ale nie chodźmy po tym szpitalu, to są pewnie duchy, to mnie coś zje, ja nie chcę. Nie, no... On mnie pewnie zje. Ty słuchaj... mnie zjesz, w ogóle ty jesteś jakiś pewnie opętany, w ogóle opętus z ciebie. On to drugi jakiś opętus. Ja mam dobra, jakimś... jakby była trzecia w nocy, to mogłabyś sobie tak gadać. Chodźmy, znajdźmy ten prysznic. A która jest, Lufer? Bo sprawdziłem, jaka jest godzina. I jest trzecia w nocy. I co my zrobiliśmy? Pokaż mi to, bo ty nie pokaż. Mamo, tato, kochałam was. Nie, no przestańcie. To... Jeszcze ich zobaczysz spokojnie. Co to? Nie, jak to tylko... Ale weź ktoś tego typa, proszę. Dobra, ja mam tarczę, ja się obronię. Dobra, ej, cicho. Znajdźmy ten prysznic. I nie ma pewnie żadnego złego połu. Ale dostajesz takie zadanie przecież. Trudno, szukamy tego prysznica, chodźmy, na górę, idziemy. A zróbmy co, a jako tarczy to dziecko co? Małe. Nic nie stanie, izba przyjęć. Dobra, jesteśmy widzowie na pierwszym piętrze. No i zobaczmy tutaj na tym pierwszym piętrze, czy coś tutaj jest otwarte. Ale zarosło. No strasznie zarosło. Zamknięte. Mam nadzieję, że to wiatr. Na pewno wiatr. No, słuchajcie, widzicie jakie tutaj są wszędzie dziury i tak dalej. Jo, kodziuro. Ten szpital jest taki... Uważajcie, pod nogi. Są no. Dziury straszne. Chodź Paul, nie bój się. Umyjemy się i będzie... Co to było? Widzieliście to? Cicho! Idzie! Szybko wracamy! Uciekać! Jest... Cicho! Pochodnie! Chowajcie pochodnie! Poszło. Polazło już. Gdzie jest Jursi? Jursi, ty małpo. Lufer, wracajmy do domu. Wracajmy stąd. Pomóżmy Paulu, znajdźmy Martynę. Wszystko jest pozamykane. To są nie wszystko jest pozamykane. O, on goni. Chce nam coś pokazać. Chodź! Prowadź nas! Jaki fajny Paul! Taki bidny! Ja przepraszam za moją dziewczynę, że to cię spotkało, ale ona lubi tak, wiesz... Tak grać, o! O? Coś otwarte? Tutaj? Ej, nienaruszony pokój! Tutaj łazienka powinna być pewnie! Tak! Jest łazienka! Dobra, Paul, wskakuj! Wskakuj do wanny! Już! Wskakuj. Poczekaj, trochę ciepłej, trochę zimnej. Jacie. Dobra, myjemy go. Chodźcie, ekipa, razem go umyjmy, żebyśmy dostali wspólnie achievement i... O, sorry. Nie ma miejsca, nie mogę wejść. Nie! Odsuńcie się, za dużo nas tutaj jest. Dobra, to może ty go umyj. Ja go myję. Jeszcze ty ciebie tutaj myjemy, żebyś nie był taki brudny, Paul. Będzie dobrze, będzie wszystko w porządku. Będzie okej, mordo. Dobra. O, umyty jest! Ale fajny, jaki słodziak! Tak, patrzcie! 25 level dostałem. I też achievement. Czysty jak łza. Faktycznie czysty. Ja cię kręcę, Paul, jak fajnie wyglądasz. Dobra, ale co z Martyną? Gdzie jest Martyna? Kurde. Ej, czemu w ogóle ten zły Paul się na nas uwziął? Dziewczyny, jak tam sytuacja? Był ten Paul wcześniej? Gdzieś? Ja nie wiem, ja zamknęłam, bo się boję. Nie mam traumy, ja nie wychodzę. Ale są widoki ładne. A możemy wyjść oknem? Nie możemy. Dobra, otwieraj. Uciekamy stąd, wychodzimy ze szpitala. Idziemy. Martyny pewnie tutaj nie ma. Co, Martyna? Co tam było? Co widziałeś? No był tam ten Paul. Dobra, odwrócony jest.
szybko. Chodźcie. Szybko. Dobra, udało się, nie złapał nas. Co to w ogóle za ziemniak nas goni? Co to jest? Połu, halo, czemu ten połu wygląda trochę jak ty, ale wygląda zupełnie inaczej? To zła wersja mnie. Aha, no to no, super, świetnie, no super. Zarąbiście. Dobra, także szukam nowej dziewczyny. Nie szukam nowej dziewczyny, to ona jest najlepsza na świecie, musimy ją znaleźć. Ale może w lesie jest gdzieś. Coś jeszcze pisze, coś jeszcze. Chce nas zjeść, bo nadal coś pisze. A Martyna jest w szpitalu. Co? No to jednak jest w lesie. No to wracamy. No, idziemy do szpitala. To chyba jednak nie pochodzi. Ja tam nie wracam. Do widzenia, poł, idę poł, do poł, poł. A wiesz gdzie ona jest? Dawaj, szybko Połu, nie ma czasu. On ją przytrzymuje. Nie, no nie, nie wierzę, nie, no. Nie wiem, jakiś pokój, piwnicy, oby nie piwnica. Dostałem zadanie kolejne. Znajdź leki dla Połu. To chyba dla tego dużego. On nas przytrzymuje, przydałyby mu się. Chociaż chyba obydwu by się przydały. Nasz Połu choruje. Nasz Połu choruje. To kto ma leki? Ma ktoś leki? A co macie ze sobą? Co wzięliście? No musieliście wziąć leki jak na taką wyprawę ten. Nie no, ja mam tarczę. Ja ci pokażę co mam. Akacza. Zimny dodatkowy. No. To mam. To. Ja chcę leki dla Połu, słuchajcie. Ja mam jajka. Nasz Połu jest ten, widzicie jak on źle wygląda? No. On nawet chodzić chyba nie może. Lep. Tak? My z racji tego, że jesteśmy mężczyznami, zostajemy tutaj i opiekujemy się Połu, a dziewczyny idą. Co? No chyba się żartujesz. Dara, głosowanie. Kto jest za tym, żebym ja z Chlebem został i dziewczyny, żeby poszły? Ja. Ja. Nie ja. Co? No weźcie. No czyli przegłosowaliśmy, no bo ja z Chlebem przegłosowaliśmy, bo nikt nie głosował na to, że wy chcecie Nie. I jeszcze raz. Co? Dziewczyny. Robimy tak. Głosujemy, żeby chłopaki poszli. To jest za. Ja. Ej, no uważajcie na Połu, no. To co, chłopaki, idziecie? No nie, bo Połu jeszcze nie głosował. O, właśnie. Połu. O, widzisz? On wskazuje na bandzie. Ma nas dosyć. Chyba zemdlał. Dobra, idź. Idzie. Idzie do szpitala. Już. Jezus. Już. Powodzenia. Ruszaj się. Życzę powodzenia, żeby was nic nie zjadło. Pa, pa. Dobra. Chleb, damy radę. No, nie blokujcie nam wyjścia! Ale jak mamy wyjść? Ja mam kilo, ja was odkopię. Dobra, chodź. Jak nas będzie palić? Dobra, Chleb, nie ma czasu. Odkopię i zakopię. Musimy znaleźć Martynę. Chodź. Lufer, cykam się trochę. Co ja mam powiedzieć, stary? Ja jestem tą osobą, która nigdy w życiu nie ogląda horrorów i nie gra w horrory. Ja jestem zawsze tym, który krzyczy i piszczy i płacze, jak coś widzi strasznego. Jak zawsze, jak robił mi bu, to ja zawsze robię i drę się na cały dom i tak dalej. No ja też, no. No nie umiem po prostu, boję się. Dobra. Byliśmy na tamtym piętrze, widzowie, i nie było niczego. Był tylko ten prysznic. Nie było żadnych leków. Ale okno rozwalane. Kurde, wszystko jest poblokowane. Patrz, deskami. Jak my przecież zaczniemy rozwalać te deski. Ten Połu słyszy. Na 1000%. Jakieś dziury. Patrz. Tam jest. Nie podaj pochodni tylko. Jezus, ale ma twarz. On tam pilnuje na końcu. Pewnie tam są lekarstwa. Wszędzie zablokowane. Krew, stary. Oj. On też miał jakąś krew chyba na ustach. Oby to nie była krew Martyny. O, chodź. Tutaj coś jest, nie ma. Zamknięte. Szukamy otwartych drzwi. No, ciężko będzie, jak to wszystko prawie zamknięte. To jest otwarte. Uważaj! Są jakieś leki. Idzie tu. Cicho! Witaj mnie. Jestem zamaskowany. Ja go stary zajmę, a ty idź po leki. Co mam znaleźć? Jezus, co to jest?
Tu nie ma, tu nie ma, tu są. Tutaj są jakieś strzykawki. Lufer szybko, bo tu biegnie! Użyj tarczy, jak Kapitan Ameryka! Ale ja nie jestem Kapitan Ameryka! Nie wchodzić! Biorę wszystko! Wszystko, co ma ten! Lufer szybko! Już, stary, już! Leki! Cokolwiek! O, tutaj jakaś strzykawka! Pas! O, tutaj są jakieś tabletki. Dobra. Lufer! Dobra, co ja mogę zrobić? Lufer, pomóż mi! Idę! Zostaw jego nogę! Lufer, wymagam, nie chcę być kaleką. Cokolwiek! Tutaj coś jest. Strzelba! Chodź tu, maszkaro! Zostaw jego nogę! Zostaw! Lufer, zobacz na moją nogę. Powiem ślinił. O, kida. Skoro tego nie było. Ej, może masz zakażenie jakieś? Chodźmy szybko. Chodźmy. Go, bo tego wcześniej nie widziałem, jak do ciebie podchodziłem. Chodź. Masz jakieś zakażenie. Go. Idziemy. To nie mogę szybciej. Go! Ale boli. Otwierajcie, dziewczyny. Otwierajcie, rannego mamy. Makao. Jak Makao? Przecież to miało. No grają w karty, no. On po koloko. Dobra, czekaj, rozwalę to tym. Nie. Nie. Dobierasz, Basia. Co to jest? Otwórzcie nas! Pomocy. Otwórzcie nam! Ojej. Chodź, chleb, szybko, chodź. Co ma z nogą? Twój Lufer. Dobra, zajmijcie się nim, ja się zajmuję... No nie, no grały w karty, nie zajęły się Poł. Poł, ja przepraszam za nie. Ja tego nie dotykam. Przepraszam za nie. Rozwal tu. Dam ci te tabletki, łap. Opa. Łap. Myj się. Dam ci strzykawkę. Kurde, ale dużo leków bierzesz, mordo, ty musisz być zdrowy. Co tam się stało? No, ten wielki ziemniak mi prawie zjadł nogę, a ten ancymon mi nie pomógł. Jak to prawie... ci nie pomogłem? Gdyby nie ja, no to prawie, wiesz. No prawie łap, mi nie pomogłeś. Łapą. A nagrałeś to? No, masz film? YouTuberka, nagrałeś to, jak twój kolega prawie umarł. O, patrzcie! Poł wyzdrowiał! No, znowu jest taki samym słodziakiem. Moja pochodnia. Dobrze. Wy też jesteście słodcy i dzielni bohaterowie. Ale no, czekaj, słuchajcie, my jesteśmy zdziwieni, dlaczego w ogóle ta sytuacja jest z tym ziemniakiem głupim, tym wielkim Poł. On teraz zupełnie inaczej wyglądał. Jak to inaczej? Gorzej? No, że miał lepiej, dużo czerwonego wokół... No. Ust? I może, i myślimy, że to może była Martyna. To nie była Martyna, cicho bądź. Była pewnie. Nie! Już jej tu pewnie nie ma. Uspokójcie się. Zostałem 50 level, słuchajcie. 50. Ojcze, achievement. Jezu, ale przyszedł. To szybko leci. W pełni zdrów. Okej, słuchajcie, porozmawiajmy bardzo poważnie. Martyna nadal jest w szpitalu. I nadal nie wiemy, no... Wiemy od Poł, że prawdopodobnie ona tam jest, no sam to napisał, ale co my możemy zrobić? Dlaczego on się tak na nas uwziął? Czego on oczekuje od nas? No nie wiem, ale bym chyba coś zjadł, bo mi chyba burczy w brzuchu. Czy możemy nie rozmawiać o tym, że komuś burczy w brzuchu? Ja sam to słyszę, bo jest to giga głośne. Komu burczy w brzuchu? Halo? Tobie? Nie, tobie. Nie, mi nie burczy w brzuchu, ja nie jestem głodny. Tobie, patrz. To z Bafi jest głodny, nie przyznawać. Może ty byś... A ty, Badzia, jesteś głodna? Nie, to chyba Vixi. No, ja nie jestem. Chleb! No nie, ja nie jestem. Poł? Poł jest głodny. Dostałem zadanie właśnie. Nakarm Połu. Mam jakieś jedzenie? A czym się im pokarmi? A może na drzewie będą jabłka? W tym miejscu może, wiesz, to jest nawiedzone miejsce, więc może lepiej... Stołówka może będzie. To będzie przeterminowane wszystko. Musimy pójść do namiotów, jeżeli mamy go nakarmić. A co z Martyną, no? To może pobiegnijmy tam szybko i go nakarmimy i wracamy szybko. No dobra, okej, chodźcie. Martyna zaradza, ona silna jest, ona pewnie go pokonała już. No jak to by go nie pokonała, tak... to by nas nie godzi. No nie wiem, Martyna czasami potrafi być takim, wiecie, potworem z Loch Ness, jak się wkurzy, ale Martyna to jest taka malutka, słodziutka, kochana osóbka i ona wydaje mi się, no, ja że nie jak... wiem. No ja mam nadzieję, że ona, że nic jej nie jest, Boże.
martwię się o nią. Pał, chodź, idziemy. Do naszych namiotów. Go, 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 go. Dobra, widać obozowisko. Bierzemy jakieś jabłka. Ej, o oczek będzie. Rozmawiamy. Moje donaty. O oczek. Oczek. Oczek, 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 oczek. Jest tutaj. Co to jest? O Boże. Delulu gigaczat. Uważajcie, nie ruszajcie się. Ani słowa, cisza w mroku. Badzia i oczy tam pobiegli! Kakujcie! Już, 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 już! Podjedź, 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 podjedź! Chyba... Nie ma miejsca! To sorry, Dara! Do wody, do wody, do wody! Szybko! Goni nas, goni nas, goni nas! Goni Połu! Połu, chodź! Bierz wędkę, bierz wędkę! Szybko! Dawaj, dawaj! Strzelaj, strzelaj, strzelaj! Dobra, 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 dobra! Biegniemy, biegniemy. Łap Yulsi! Do szpitala szybko, bo go tam nie ma! Biegniemy! Go, 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 go! Szybko! Do środka, do środka, do środka, do środka! Ej, Badziaj, ten oczek pobiegli w inną stronę! Go, 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 go! Nie ma czasu! Nakarmy Połu, nakarmy Połu! Wymijcie stąd wszystko! Bierzcie, 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 go, go, go! O, mam jabłka. Karmu, karmu. Dobra, masz. Trzymaj. Oje, patrzcie, jak robię takie am, am. No ile on tego je? Jedź szybciej. Ile? Jedź. 20 jabłek już udałem. Taki mały żołądek. Emo, wszystkie. Rzućmy wszystkie, bez kitu. Wszystkie naraz. Jezu. Jezu, to chyba się nie brało. Wariował. On zjadł wszystko. Chyba mu smakowało. Wow! Wielki! Jak urósł! Połu, ale fajnie! A mogę go zjeść? Nie! O, jak się cieszy! Jak fajnie! Ekipa, dostałem 80 level! I achievement! O, szybko? Głodomor! Dobra, faktycznie. O, faktycznie! Chodźcie, chodźcie, chodźcie do szpitala, szukamy ten... Połu, musisz znaleźć Martynę! Wiesz, gdzie ona jest? A masz jakieś rzeczy Martyny? Może wyniucha? Mam karty, niuchaj! Ale to jej? Tak, to są jej karty, wołaj, wołaj, przegram z nią wuno. Dawaj, dawaj, dawaj. Chyba o, znak złapał, szybko, szybko, szybko za nim. Dawaj, szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Martyna, musimy ją znaleźć. Martyna, lecimy po ciebie. Martyna. 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 Ej, cicho. Tu coś jest. Cicho. Tutaj. Coś ty to? Tu. Chcesz mi pomóc, szybko, szybko, szybko. No jak to ktoś? To Martyna na 1000%. Martyna. Widzicie, jak to jest czysto? Jakby tu nic się nie wydarzyło nigdy. Martyna! Tam coś Martyna! Jest! Martyna! Martyna! Co tu się dzieje? Martyna! Co ty masz na twarzy? Chleb, zestaw mojego Masterkowicza teraz. Okej. Okay. Martyna, chodź tu. O Boże. Nie. Kabum! Nie, kabum! Nie, kabum! Nie, kabum! Nie, kabum! Nie, kabum! Okay. Nie, kabum! Martyna! Martyna. Co tu się dzieje? Czemu tu Pał jest? To nie ten zły, spokojnie. To nie ten zły, widziałeś? Ktoś grał od 3 w nocy w Pał! Właśnie! No właśnie! Miałaś o niego dbać, a nie! Chyba muszę pójść do toalety! Nie, stój, zostań tu! Słuchaj, ej, porozmawiajmy z tym Pał! Mamy już Martynę, co zrobić, żeby ciebie nie zjadł, bo nie chcemy, żeby ci zrobił krzywdy! Kto? No, Hydra Pał! A, ten Pał! On tutaj non stop przychodził i non stop zmieniał się w jakąś inną wersję. Ostatnio jak go widziałam, to był w sumie wielkości jego trochę i miał takie ohydne żółte zęby. Chyba ich nigdy nie myje. O kurde, to widzieliśmy go, gonił nas. Gonił was? Dobra, Pał,
napisz nam na tabliczce, co my możemy zrobić, o co chodzi, dlaczego on tak was nienawidzi. On ma palce, żeby pisać? Ma palce, żeby pisać. Boże, Dziubek, jak ty wyglądasz? On umysłem pisze. On jest zły na ludzi, którzy się znęcają nad Połu. Ale to on mnie uderzył. Au, au! No i bardzo dobrze! Już źle go traktowałaś. Dobra, przepraszam, już nie będę. To miał być normalny. Nie znęcamy się nad nikim. Dobra, Połu, ale o co chodzi z tym Połu? On chce mnie dołączyć do Hydra Połu. A co to jest Hydra Połu? Co to jest? Połączą Poły Elders i tej. A Hydra takie z wieloma głowami chyba. Jaki Hydra? Dostałem zadanie. Pomóż Połu pokonać Hydra Połu. Mamo! Będę jak kapitan Ameryka, obronię was. A dobra, jednak nie jest. Zaklepuj to. Boję się. Czekajcie. Lufer. Musimy go pokonać. Zestaw mojego majsterkowicza. No nie mam go, przecież już go wykorzystałem. Sterapiny. Dobra, może ucieknijmy stąd. Olejmy to. Ale musimy go przecież pokonać, żeby ten Poł nie dołączył się do niego. Żeby nie był silniejszy. Co to jest? Mamo! Co to jest? Idziemy! Szybko! Go, Połu! Połu się wkurzył! O, tu jest taka skrzynka! Ej! Patrzcie! Znowu mam ten! Ej! Strzelajcie! Ale nie ma wyjścia! Ale sorry! Sorry, Połu! Dziabnął ją! Ranek się już robi. O, co ja? Robi się już jasno. A gdzie jest ten Poł? Ale mi boli głowa. Mam go w telefonie. Ej, udało nam się. Martyna! Martyna! Obudźcie mnie za 10 godzin. Ej, udało nam się, patrzcie, mam go w telefonie. Wstawaj. Co chcesz? Wstawaj. Wstawaj. Martyna, KFC. Gdzie? Kurczaczek. Ej, kurczaczek. Patrzcie. Jest już ranek. Całą noc spaliśmy. Gdzie jest ta bestia z głowami? Tutaj, w telefonie mam go. Złapałeś go? Tak. Jak my się Pokémony bawimy, ci co? Ja chcę do domu. Dobra, to zniszcz ten telefon, żeby już więcej nie wrócił. Słuchajcie, to jest decyzja Połu. Połu, co z tym robimy? O, Połu coś chyba będzie pisał. Tym razem ja użyję zestawu majsterkowicza. Masz TNT? Nie TNT? Nie. To, a co masz? Daj mu ten telefon. No dobra, okej, rzucam. Łap. O! Jezus, puknął. Mój telefon! A to był Jutrzy. Mój telefon! Jej telefon. Aaa. On jeszcze jest głodny. Jeszcze przeżył. No to daj kolejny. Też mam jeszcze więcej telefonów. Setny level i achievement. Ocaleni. Dobra, Połu. Jesteśmy wolni. Yes. Wybaczysz Martynie za to, co zrobiła? Proszę, już nie będę nikogo nigdy w życiu nękać. No chyba, że Julsi. Jak to mnie? Martyna nie będzie nikogo już tutaj, okej? Dobra. Słuchajcie, wracajmy. Ja stąd idę, pa! Wracajmy, uciekajmy stąd. Jak sami widzicie, patrzcie, Martyna nie siedzi w telefonie. Co tu się wydarzyło? Gdzie stamtąd wyszłam, tam ostrzegam, są patusy. Bo chciałam więcej z wami czasu spędzać i w ogóle, i żeby nie siedzieć tak ciągle w telefonie. Masz tam kogoś!
to pewno nie? I ciebie. Ale jesteś głupia, jak nie chcesz z nami chodzić. No właśnie. Nie, tak. Przepraszam. Powiedzieliście? Nie będą się nad nikim znęcać, szczególnie na taką piękną panią. Dziękuję, że mi pomogłeś, ciągle się nade mną znęcają. Nie ma sprawy, trzymaj, jak następnym razem przyjdą, proszę. A, dzięki, dzięki. Pamiętajcie, widzowie, żeby subskrybować kanał właśnie tutaj, o w tym miejscu, stawcie łapkę w górę, no i napiszcie komentarz Poł w Minecraft, to przypnę wam serce. A w tym miejscu pojawiają się właśnie wylosowani widzowie, więc jeżeli jesteś na tej liście, jeżeli jest tutaj twój komentarz, to wbij na teamspeaka.luferek.pl, daj info, że zostałeś wylosowany i nagrywaj razem z nami. Ale co najważniejsze, nie musisz być wylosowany, jeżeli chcesz z nami rozmawiać, grać w Bedwarsy i tak dalej, więc wbijajcie na teamspeaka.luferek.pl. Przepraszam, czy użyła pan teamspeaka.luferek.pl? Oczywiście, najlepszy TeamSpeak w Polsce. No właśnie, więc wbijajcie, poznacie Midasa, tego pana tutaj. Do zobaczyska, trzymajcie się i papaszki.